Daniel miał w swym górnym pokoju okna otwarte w stronę Jeruzalemu i trzy razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysławiał swojego Boga. Księga Daniela, 6 rozdział, 11 werset. Pewna grupa wspinaczy górskich wyszła o godzinie 2 nad ranem ze schroniska i doszła do zaplanowanego celu około godziny 9. Uczestnicy wyprawy byli wprawdzie wyczerpani, ale jednocześnie niezmiernie szczęśliwi z dokonanego wyczynu. Nagle nadciągnęła nawałnica. Pędziła bezpośrednio przez szczyt, na którym się znajdowali. Przełamywała się na zboczu skały i groziła porwaniem ze sobą wszystkiego, co znajdowało się na jej drodze. Pomiędzy dwoma porywami wiatru przewodnik grupy zawołał: na kolana, tylko tak możemy tu być bezpieczni. Kiedy w naszym życiu kłębią się chmury i wieje wiatr pokus, również słyszymy głos: na kolana. To wezwanie Pana Jezusa, który nas prowadzi i czuwa nad naszym bezpieczeństwem. Musimy go słuchać, aby zagrażająca nawałnica nie porwała nas ze sobą. On wzywa nas do modlitwy. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała i góry zachwiały się w głębi mórz. Choćby szumiały, choćby pieniły się wody. Tak mówi Słowo Boże w Psalmie 46, werset od 2 do 4. Drodzy młodzi ludzie, macie jeszcze przed sobą całą pielgrzymkę waszego życia. Zacznijcie ją więc od modlitwy na kolanach. Każdy, kto zakłada rodzinę albo przejmuje jakąś odpowiedzialność, którą do tej pory nosił ktoś inny, módlcie się. Dzieci Boże, które płaczecie, szukajcie Bożego pocieszenia w pełnych zaufania rozmowach z Nim. Dla każdego z nas ważne jest, aby często padać na kolana. Z nastawieniem pełnym pokory i zaufania chciejmy myśleć przy tym nie tylko o swoich osobistych potrzebach, lecz módlmy się za wszystkich ludzi, niezależnie od tego, czy należą już do rodziny Bożej, czy też są jeszcze od niej oddaleni. Wołajmy za prześladowanymi oraz za ich prześladowcami.